Panie premierze, musimy wiedzieć, czego szukamy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że cała akcja jest prowokacją Rosjan. Ile razy mogę po tej sprzątać? Nie masz prawa działać za moimi plecami. Osobiste relacje są ważniejsze niż przysięga? Salwo! Bal! Nie podcieraj się przysięgą. Pani Agnieszko, ostatni raz mogliśmy panią oglądać w serialu ponad 10 lat temu. Mam tutaj na myśli świetną ekipę Agnieszki Holland. Co sprawiło, że to właśnie w Nielegalnych postanowiła pani wrócić na mały ekran? To za każdym razem właściwie ta rozmowa się zaczyna od scenariusza. I w tym momencie usłyszałam, że to jest serial na podstawie powieści Wincenta Sewerskiego, to już właściwie miałam taki rodzaj ekscytacji. Pomyślałam, kurczę, to na pewno będzie bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. A potem są twórcy i Leszek Dawid i Janek Matuszyński. No właściwie jakoś nie bardzo wiem, jak można byłoby jakby nie wziąć udziału w takim projekcie. Mhm. I właściwie to jest dokładnie to samo, co ja robię przez całe swoje taką drogę zawodową, że właściwie wybieram projekty, które mnie super ciekawią. Wydaje mi się, że coś uda mi się zrobić innego, czego jeszcze nie dotknęłam wcześniej w swojej pracy, i ludzie. Ja jakby nie jestem w stanie pracować sama i wyabstrahować się od współtwórców, i to jest dla mnie szalenie ważne. Także Grzesiek Damiński, Andrzej Seweryn, Filip Pławiak, to jakoś jest tak, że ja już na sam dźwięk tych nazwisk się rozpromieniam i chce mi się pracować i chce mi się z nimi spotykać przede wszystkim, bo my się widzimy na planie wiele, wiele godzin i to jest bardzo ważne, z kim o 6 się spotykasz w make-upie. Czy inaczej pracuje się nad serialem, którego historia opiera się na motywach już niektórym znanych, bo właśnie z książek? Czy czuje się taką odpowiedzialność, że widz będzie miał pewne oczekiwania co do tego, jak będą wyglądać bohaterowie, których on już zna, i jak będą pokazane te wątki im już znane? Czy to wygląda jakoś inaczej w takim przypadku? No, pierwszorzędną sprawą jest to, żeby opowiedzieć historię, która będzie dobrze opowiedziana, żeby stworzyć postaci, które będą wiarygodne i które będą ciekawe, które będą miały jakiś rodzaj tajemnicy w sobie i za którymi widz będzie chciał podążać, i jednocześnie które będą na tyle bliskie widzowi, żeby mógł się z nimi utożsamić, bo to jest szalenie ważne, myślę, też w tym przypadku, że my opowiadamy o ludziach, których my wszyscy czasem mijamy na ulicy, tylko nie wiemy, że to są właśnie ci. Okay. Oni mają bardzo specyficzne, bardzo ciekawe życie, bardzo odpowiedzialne, ale oprócz tego są ludźmi takimi jak wszyscy inni. To jest szalenie ciekawe, żeby nie zrobić z tego jakiegoś w swojej głowie też jakiegoś takiego dziwnego, wyimaginowanego świata, który gdzieś jest bardzo daleko, on jest szalenie blisko. A jeśli chodzi o pani bohaterkę, to jest oficer agencji wywiadu, czyli postać, z którą do tej pory nie miała pani do czynienia w swojej karierze. Czy przygotowując się do tej roli, jakoś bardziej zagłębiła się pani w ten temat? Miała okazję poznać osoby, które na co dzień wykonują taką pracę? Czy udzielały pani jakichś wskazówek? No chyba niełatwo jest jakoś je namierzyć, mówiąc szczerze, bo to nie jest tak, że tak się... No, jesteś aktorką, to ja chętnie z tą porozmawiam, opowiem ci wszystko, jak tam jest. Ja bym jeszcze do tej pory jestem jakby zaskoczona, bo ja pamiętam jakby to, że mnie bardzo zdziwiło i zaskoczyło, że ktoś mi proponuje taką rolę, i bardzo ucieszyło też jednocześnie. I to może wynika z takiego czegoś, że ciągle nam się wydaje, przynajmniej mi, że mam 23 lata i że taka jest jeszcze jakoś, no nie wiem, to jest takie śmieszne, że żyjemy w takich czasach, w których ten czas jest taki dziwny, nieokreślony, i my jakby jesteśmy poza wiekiem w jakimś sensie. I media, i w ogóle rodzaj postrzegania nas, w to, co w nas się wpycha codziennie, w co nas wpychają i gazety, i internet, i social media. W sensie to jest taki dziwny świat, w którym właściwie chodzi tylko o to, żeby... Znaczy może nie tylko, przepraszam, ale generalnie bardzo chodzi o to, co jest na powierzchni. Mhm. Jak się wygląda, jak wykreujemy jakby siebie dla innych, i w związku z tym też jakby każdy tego mu ulega, i w jakimś sensie też ja jestem zaskoczona, że nagle jestem obsadzona w roli kogoś po prostu dorosłego.
I to było bardziej jakby, to jest bardziej psychiczne przygotowanie polegające na tym, żeby uwierzyć, że można być dorosłym i można pełnić jakiś rodzaj odpowiedzialnej bardzo funkcji. No właśnie, pani bohaterka to jest kobieta o mocnym charakterze, twardo stąpająca po ziemi, zajmuje wysokie stanowisko w środowisku, no zdecydowanie zdominowanym przez mężczyzn. Czy jest coś, co pani imponuje w pani bohaterce? Czy odnajduje w niej może pani też jakieś bliskie sobie cechy? Mi imponuje chyba rodzaj takiej odwagi i tego, że ktoś jest w stanie dużo oddać swojego, żeby robić coś takiego, że bardzo rezygnuje w jakimś sensie z siebie gdzieś. Znaczy ja tak to widzę, że naprawdę są ludzie, którzy wszystko poświęcają tej pracy. Że to jakby tej pracy jest podporządkowane całe twoje życie. Ja rozumiem, że po drugiej stronie stoi coś, znaczy stoi jakaś misja, stoi adrenalina, stoi dużo, dużo bardzo fajnych rzeczy. Ale myślę, że to jest jakaś niesamowita decyzja, niesamowita droga, jeśli ktoś w stanie jest coś takiego robić. Więc to tak, i rodzaj takiej odwagi, że jakby i tego, że jesteś jakimś totalnym profesjonalistą w jakiejś dziedzinie. Znaczy, że naprawdę wiesz, co z czym, dlaczego, jak. To zawsze jakoś bardzo pociągało, że ktoś jest przygotowany i ktoś umie, bo ja mam wrażenie, że ja się poruszam w takiej dziedzinie, która płynie, która przychodzi, odchodzi. Jakby idzie taką falą, że właściwie trudno to jest nazwać, złapać i w związku z tym pociągają mi wszystkie kierunki, które są może nie tyle konkretne, a ten jest ciekawy, bo ten jest w jakimś sensie bardzo wymaga określonej wiedzy i określonych umiejętności, a z drugiej strony musisz być spontaniczny, musisz działać w chwili. W związku z tym to łączy bardzo, bardzo jakby ciekawe dla mnie elementy. Nielegalni to jest kolejny serial, który myślę, że zostanie bardzo ciepło przyjęty przez widzów, zwłaszcza tych, którzy na co dzień oglądają zagraniczne produkcje. Czy pani znajduje czas na to, żeby oglądać seriale? A jeśli tak, to co ostatnio udało się pani obejrzeć? Ja teraz w ogóle, to jest zabawne, ponieważ ja teraz w ogóle zaczęłam grać, śmieję się, że zaczęłam grać w serialach, bo ja teraz spędziłam 2 miesiące w Rzymie i realizuję ze szwedzkimi producentami, którzy zrobili Milenia, wszystkie. Robię we Włoszech serial 8-odcinkowy, Sanctuary. I no to jest jakby inna historia, ale to jest zabawne, bo to w jakimś sensie, po tym jak pani powiedziała, że 10 lat nie gram w serialach, więc nagle okazuje się, że też ta rzeczywistość jakby filmowa się tak zmieniła, że te seriale też za granicą są szalenie mocne. Dokładnie. W związku z tym, no jakby z racji tego jakby tłumaczę się, że ponieważ to dużo akurat pracuję ostatnio, to oglądania jakby jest mniej, ale obejrzałam ostatnio chyba z takich rzeczy, to jest Opowieści podręcznej. Też jakby w jakimś sensie z ciekawości, ponieważ aktor Max Minghella, który gra Nika, miał swój debiut reżyserski. Ja zagrałam w tym filmie u niego, zagrałam matkę Elle Fanning. W zeszłym roku ten film miał premierę w Toronto, miesiąc temu. No więc trochę tak znowu to jakby interesownie w jakimś sensie. No ale to są świetne produkcje, znaczy to jest coś takiego, że ja mam naprawdę nadzieję, że my jesteśmy gdzieś w podobnym rejonie. Bardzo bym chciała tego. Staramy się i robimy wszystko. Naprawdę scenariusze są świetne. Myślę, że twórcy też gwarantują jakiś rodzaj jakości po prostu. I mogę powiedzieć z ręką na sercu, że my żeśmy się bardzo, bardzo przykładali do tej pracy. Także mam nadzieję, że efekt jest wow.